sobotę 14 maja w całej Polsce odbywały się otwarte dni funduszy europejskich, podczas których można było odwiedzać i podziwiać inwestycje wykonane przy wsparciu środków unijnych. Podobnie było w Rościszowie w Domu Tkacza, który to cieszy oczy wszystkich odwiedzających, między innymi dzięki europejskiemu dofinansowaniu. Święto to okraszone było pokazami pracy kowala, przątki i tkaczki oraz tradycyjną produkcją i wypiekiem pierników. Postanowiliśmy po raz kolejny w związku z Dniami Otwartymi udostępnić dom, żeby wszyscy, którzy są zainteresowani tego typu atrakcją, mogli obejrzeć. Cieszymy się, że dom żyje, że jest bardzo dużo gości dzisiaj, a to dopiero jest tak naprawdę pierwsza godzina, kiedy dom jest udostępniony. Obiekt był substancją zabytkową w stanie, no nie ma co ukrywać, dość katastrofalnym. To jest jeden z niewielu ocalałych domów w okolicy o konstrukcji szachulcowej. Postanowiliśmy odrestaurować go zgodnie z duchem epoki, czyli mniej więcej przypuszczamy, że dom jest około 1750 roku. Wiadomo, że pewne techniki poszły do przodu, natomiast no wiadomo, że musieliśmy pomyśleć o tym, żeby nadając nową funkcję, czyli pensjonatu, no i też zgodnie z tym, jakie teraz są standardy życia, doprojektować łazienki, co nie było wcale prostą rzeczą w takim domu, bo nie było tu kanalizacji na przykład, więc te rozwiązania były dość kłopotliwe momentami, ale udało się. Na początku już były takie momenty, że się stało przed tym kowadło, już nie miało się za bardzo sił, ale potem, no wiadomo, wszystko z czasem przychodzi, mięśnie się rozwijają i robota jest już lżejsza niż na początku. Metal się rozgrzewa dość powoli na początku, kiedy jeszcze nie ma koloru, jest już 400 stopni, także nawet nie widać, że jest gorący, on naprawdę już może poparzyć dość ostro. Metal zagrzewa się do 1250, później zaczyna się utleniać, ulatniać, kuje się najlepiej 1100, coś takiego. Wtedy jest najbardziej plastyczny 1200, no później już iskierki lecą i materiał się po prostu przepala. Dziennie się spędza czas w kuźni, to jest siłownia niepotrzebna. I tak na dwóch zagrzeniach. Listek prawie gotowy jeszcze. Odciąć, łodygę doklepać, zrobić fakturkę i gotowe. Skąd pomysł? No, zajmowałem się też innymi rzemiosłami. Jestem też instruktorem wikliniarskim, wyciągarskim, ale jakoś stwierdziłem, że to najbardziej męski zawód. Chyba z tych wszystkich starych to kowalstwo i tak poszedłem w tą stronę. Jak Państwo widzicie, mamy za sobą pierwszą już partię pierników, które są wyrabiane zgodnie z starą recepturą, wedle starego sposobu. No i teraz czekamy, aż ostygną. Powtarza się bardzo często takie wrażenie, że jest to bardzo przyjemne, a niektórzy wręcz mówią terapeutyczne zajęcie. Jestem z wykształcenia historykiem i zawsze mnie interesowało to, jak w dawnych czasach wyglądały codzienne zajęcia, no bo przemysł to jest dopiero 200 lat historii naszej, więc tutaj dzisiaj pokazuję właśnie, jak mogło wyglądać w dolnośląskim domu takie posiedzenie przy przerobie wełny od owieczki do momentu, jak trafiała ona na krosna. Jesteśmy w izbie, w której mogły się mieścić krosna i warsztat tkacki. Jak najbardziej. Zawód trudny? Trudny, bo praca jest tak naprawdę wielogodzinna, tak? Tego typu otwarte dni pokazują, ile jako Polska i region zyskaliśmy dofinansowania ze środków europejskich. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej można było uratować wiele pięknych obiektów, a wśród nich Dom Tkacza w Rościszowie, który jest prawdziwą perełką gminy Pieszyce.